Siemano moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj powiem Wam, dlaczego uważam, że Anglia nie jest krajem dla adventure ridersów, a Polska jest. Zostańcie ze mną. Dlaczego uważam, że Anglia to nie jest kraj dla adventure ridersów, a Polska wręcz przeciwnie. Po pierwsze, należałoby chyba rozróżnić samą Anglię od Walii i od Szkocji, bo niestety w czasie mojego pobytu na wyspach tak się złożyło przez wirus oczywiście i te wszystkie lockdowny, że nie udało mi się za bardzo pojeździć. I wtedy, kiedy mogłem sobie pojechać, to akurat Walia czy Szkocja były zamknięte na pojeżdżawki. Natomiast w samej Anglii, tu gdzie mieszkają, w okolicach Londynu, są dwie podstawowe rzeczy, które niespecjalnie sprzyjają takiemu spędzaniu czasu, jak widzicie teraz w tej chwili. Zacznijmy od tego, że w Anglii ogromna ilość terenu wszędzie dookoła, pod miastem, jest zwyczajnie prywatna. Kraj ma 66 milionów ludzi, a jest mniejszy powierzchniowo od Polski. I praktycznie wszystko, jak okiem sięgnąć, jest prywatne. I gdzie nie wjedziemy, to za chwilę tak naprawdę okazuje się, że jest to czyjaś prywatna własność i wszędzie mają bramki pozamykane na kłódki, na szyfry, że nie da się tam jechać zwyczajnie. Poza tym, okolice Londynu są silnie zurbanizowane i tak naprawdę, żeby wyjechać w ogóle gdziekolwiek w taki teren, żeby sobie pośmigać, to nawet z obrzeży, tak jak ja mieszkałem, to są dalej dystanse rzędu 40-50 km. Więc to nie jest tak jak u nas, że na dobrą sprawę każdy w promieniu 20 minut przejażdżki, nawet jak mieszka gdzieś tam w Warszawie, znajdzie sobie już jakiś lasek, do którego może wjechać. Tam to zajmuje troszkę więcej czasu. Na plus trzeba oddać, że u nas tak naprawdę status jeżdżenia tymi drogami w wielu sytuacjach, w wielu miejscach jest nieuregulowany i na dobrą sprawę ciężko określić, czy i gdzie i kiedy jest to legalne i w jakim stopniu. W Anglii funkcjonuje coś takiego jak green lane'y, czyli zielone drogi, coś takiego jak mamy tutaj, po których można legalnie jeździć. Wtedy, gdy jest mokro i najbardziej teren się ryje i tak dalej. Ja czasami na przykład tam wcześniejszy czytałem ten znak, też były jakieś daty, tylko tam nie znałem, a tutaj znam ten odcinek już. No jak jakieś ptaki na przykład tutaj mają okres godowy, czy coś, żeby wiesz, żeby nie zaburzać tej flory za bardzo, nie? Lecim. O, unsuitable for motor vehicles. Problem w tym, że są to zwykle bardzo krótkie odcinki, rzędu kilkuset metrów, i dojazdówki pomiędzy jednym a drugim z kolei już mają wiele, wiele kilometrów czy też mil. Więc tak naprawdę jak chce się pojeździć tak dobrze, to trzeba uciekać gdzieś daleko na wieś i na pewno nie w okolice Londynu. Choć z drugiej strony jeździliśmy też z chłopakami po Cornwallii i zażywaliśmy tamtejszego teta. Byłem też w Cheshire, też złapaliśmy kawałek teta i zjeżdżaliśmy gdzieś tam jakieś boki, więc to nie jest kwestia tylko okolic Londynu, ale podejrzewam całej Anglii. Natomiast dlaczego uważam, że Polska jest krajem dla adventure ridersów? Zacznijmy od tego, że dosłownie co kilkaset metrów jadąc przez Polskę mamy jakieś tego typu drogi zjeżdżające w las.
gdzie można sobie zjechać i wjechać i zwyczajnie sobie pozwiedzać. Ja nie namawiam i nie nakłaniam nigdy do jakiegoś pałowania w poprzek na siagę, bo tak naprawdę to denerwuje leśników, policję, potem powoduje, że gdzieś tam jeżdżą, łapią jakichś ludzi albo coś w tym stylu się dzieje, czy nawet możemy zahaczyć o te skrajnie ekstremalne przypadki, gdzie ludzie prywatnie jacyś rozwieszają stalowe linki w poprzek drogi na wysokości szyi, co powoduje zagrożenie zdrowia i życia. Natomiast denerwuje ich bardzo mocne upalanie gdzieś tam w terenach, szczególnie jak się gdzieś zbiorą ekipy endurzystów czy quadów. Nie chcę tutaj, nie wiem, kategoryzować za mocno, ale pod kątem takiego adwenczerowego jeżdżenia, zwiedzania sobie terenów, jeżdżenia po drogach w tych lasach, po drogach gruntowych, nie w poprzek dróg, raczej jeszcze ze swojego doświadczenia nie znalazłem się nigdy w sytuacji, w której ktoś miałby coś przeciwko albo miał jakieś pretensje. Zdarzało się, że ktoś tam mnie zatrzymywał w lesie, pytał co tam, jak tam. Ja na to, że jeżdżę sobie po prostu po lesie, po drogach. Kończyło się na rozmawianiu o tym, ile Bigos ma pojemności i o Jezu, jak dużo centymetrów z jednego gara, a tam któryś Franek miał kiedyś MZ-kę albo WS-kę albo SHL-kę i też jeździł. Także zwykle kończy się to bardzo miło i przyjemnie. A z kolei mamy możliwość, tak jak tutaj, pojeżdżenia sobie w całkiem, wydaje mi się, malowniczej scenerii. Cykniemy sobie fotkę. O. Także mamy okazję dzięki temu polatać sobie w bardzo fajnej scenerii, gdzie tak naprawdę nikomu nie wadzimy, nikt nie wadzi nam, ale jest przyjemnie, można sobie pozażywać na frajdy. Jeśli chodzi o polski TED, nie chcę się na razie wypowiadać, dlatego że byłem na paru odcinkach. Byłem też na paru odcinkach TED-a angielskiego i tutaj też są duże różnice. Sam teren mamy kompletnie inny niż w Wielkiej Brytanii, tak samo podłoże. A, za wolno jechałem. Mamy kompletnie inne podłoże, więc ten TED polski jest kompletnie inny od brytyjskiego. W Anglii bardziej to wygląda tak, że albo jest bardzo prosto, czyli TED jedzie w ogóle asfaltem, albo takimi drogami, jak widzicie teraz w tej chwili, albo jest bardzo trudno, czyli jedziemy na przykład cały czas asfaltem i nagle mamy tam 20-metrowy brud i przekraczanie rzeki w pas. Po czym znowu jedziemy asfaltem. Więc sytuacja wygląda tak, że mamy odcinki też w Cornwalli, na Cornwalli jak byliśmy. Był jeden zajebisty podjazd w lesie. Bardzo króciutki oczywiście po raz kolejny, ale z kolei no trudny i taki techniczny i ciężkimi załadowanymi sprzętami. Nie chcieliśmy się tam władować w to. W Polsce wydaje mi się, że średnio przeciętnie tu, gdzie byłem, ten TED jest bardziej dostępny dla przeciętnego ridersa bez jakichś wielkich skilli offowych, a z drugiej strony jednak trochę bardziej zróżnicowany i te drogi często są takie dość długie, więc można sobie naprawdę przyjemnie pojechać i te asfaltowe dojazdówki nie wkurzają tak, jak mnie wkurzały właśnie w Anglii, gdzie w zasadzie większość czasu jechało się ciągle dojazdówką, a nie jakąś tam trasę offową. Poza tym Polska ma, wydaje mi się, dużo bardziej zróżnicowany krajobraz i w skali całego kraju mamy odcinki, powiedzmy, takie jak tutaj na Lubelszczyźnie, które są lekko pofalowane, ale raczej dość płaskie i mamy szerokie, szybkie, szutrowe drogi. Z kolei możemy pojechać w góry i tam już trochę bardziej się pokręcić po wzniesieniach. Jak ktoś lubi wodę, mamy Mazury z lasami, możemy pojechać nad morze tak samo, także wydaje mi się, że z takiego punktu widzenia to, co też
sytuacja globalna i światowa sprawiła, że wiele osób jest zmuszonych tak czy inaczej ograniczyć się do zażywania turystyki w ramach swojego własnego kraju. Wydaje mi się, że o ile Polska kompletnie przegrywa i nie umiemy w marketing, o tyle jesteśmy właśnie takim trochę nieodkrytym miejscem, bo sam kraj ma do zaoferowania bardzo dużo, bardzo pięknych miejsc, a tak jakby wydaje nam się, że nie wiem, jak pojedziemy gdzieś tam w jakieś Grecję, Albanię, czy Skandynawię, to już nagle będzie jakiś wielki szał i wielkie wow. A tak naprawdę, o zobaczcie, no, jaka chata, mega. A tak naprawdę w Polsce też jest dużo bardzo przyjemnych miejscówek, gdzie można się pokręcić i zobaczyć skrajnie różne rzeczy. Od gór, cerkwi, przez średniowieczne zamki, po centra pięknych miast, długie szutrowe, niemalże autostrady w wielu miejscach. Jest gdzie się potopić, w błotku nad rzekami, także taki trochę też mój przekaz do Was, że Polska jest, żeby, bo my mamy też tak za granicą trochę jako Polacy i teraz sorry, albo tam wiecie, z wszelkimi super kredytami dla wszystkich fellow Polish bikers w UK, mamy trochę taką mentalność, że umniejszamy sobie czasami za dużo i wydaje nam się, że to, co Polska ma do zaoferowania i co my jako Polacy mamy do zaoferowania, to jest takie zawsze trochę słabsze niż to zachodnie. A to kompletnie nie zawsze jest prawda, bo no kurde, rozejrzyjcie się. Jedna rzecz, która mi się w Anglii podoba, to, że na Green Lane'ach jest bardzo dużo ludzi, którzy korzystają z nich nie motocyklami, tylko rowerami, albo pieszo, albo konno, to mnóstwo ludzi konno jeździ i wszyscy są dla siebie uprzejmi i motocykliści też raczej zwracają na nich uwagę, żeby przejechać obok wolno, nie zadymić, nie zakurzyć i nie zasypać piachem. W związku z tym uważam, że należałoby takie wzorce też przerzucać tutaj do Polski i jak jedziemy gdzieś współkorzystamy z dróg. To, żeby nie przesadzać, nie robić chlewu, bo wszyscy mają takie samo prawo do korzystania z dobrodziejstw otaczającej nas pięknej natury, a tego chyba nie zamierzamy nikomu odbierać, nie? No dobra, kończę, bo tak naprawdę wydaje mi się, że wyczerpałem temat, dlaczego Anglia nie jest za fajnym krajem dla adventure ridersów, a Polska wręcz przeciwnie. Dalej nie umiem robić tych vlogów, takich zjazdy, ale może kiedyś się nauczę. Ciekaw jestem, jak Wam się spodoba taka forma, bo ostatni tego typu vlog był gdzieś tam dawno w zamierzchłych czasach początku tego kanału, więc zobaczymy. Jak będzie fajny odbiór, to może będzie więcej takich vlogów z turlania się po okolicznych bezdrożach, albo nie tylko okolicznych, i rozprawiania na tematy. W komentarzach napiszcie, na jaki temat chcielibyście poznać moje opinie. I w tym momencie oczywiście wyłączył mi się rejestrator dźwięku. Chciałem Was jeszcze tylko zaprosić na moje social media, więc sprawdźcie Facebooka, Instagrama, bo tam pojawia się więcej rzeczy, które się nie przewijają też czasami na YouTubie. A my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się!